wiadomości. Wiceminister sportu Łukasz Mejza broni się przed atakami medialnymi i zapowiada kroki prawne wobec osób naruszających jego dobre imię. Chodzi o nagonkę medialną na wiceministra w związku z jego działalnością, zanim objął stanowisko w resorcie. Ci sami politycy opozycji i dziennikarze, którzy atakują Mejzę, jednocześnie milczą na temat zarzutów korupcyjnych wobec marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, a senatorowie opozycji nie głosują w sprawie uchylenia mu immunitetu. Dominik Cierpioł. Moją jedyną intencją jest pomaganie. To przyjaciel wiceministra sportu Łukasza Mejzy. Gdy Tomasz Guzowski zachorował na rzadką chorobę, zebrał pieniądze i skorzystał z eksperymentalnego, niesprawdzonego leczenia za granicą. Gdy zobaczył u siebie poprawę, zwrócił się do Łukasza Mejzy z propozycją pomagania innym w ten sposób. Ja sam nic nie zrobię, ale Łukasz ma wielu bliskich przyjaciół, których ja to, nie wiem, w cudzysłowie nazywam wolontariuszami. Początkowo Łukasz Mejza zgodził się na współpracę. Gdy pojawiły się wątpliwości natury medycznej i moralnej, postanowił zrezygnować z tej formy pomocy innym. Projekt nie został uruchomiony. Politycy opozycji zarzucają wiceministrowi, że próbował zarobić na niesprawdzonych metodach leczenia. Media wskazują także na wątpliwości wokół oświadczeń majątkowych ministra. Tej działalności nie rozpoczęliśmy, nie wzięliśmy od nikogo ani złotówki. Pomimo tego właśnie z powodu próby pomocy nieuleczalnie chorym opozycja oraz wspierające ją media ostro atakują ministra Mejzę. Było głosowanie, w którym wsparłem nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, którą część opozycji nazwała Lex TVN. I to może być też niestety motywacja niektórych mediów do ataku na mnie. Opozycja i niektóre media żądają, żeby Mejza zrzekł się mandatu posła. Do Sejmu trafił z list PSL, ale teraz w głosowaniach popiera projekt Zjednoczonej Prawicy. Te same informacje zupełnie nie przeszkadzały, kiedy poseł Mejza startował z Polskiego Stronnictwa Ludowego, kiedy był po drugiej stronie barykady. Gdyby Łukasz Mejza zrezygnował z mandatu poselskiego, jego miejsce zająłby poseł PSL-u, na co liczy opozycja. Posła Mejzę próbuje się gilotynować nie tylko bez wyroku sądowego, ale bez nawet dania mu na początku możliwości zabrania głosu. To faktycznie przypominało rodzaj polowania i naprawdę rzeczywiście jest tak, że opozycja bardzo liczy każdy głos, mając nadzieję na przejęcie władzy. Co ważne, Łukasz Mejza nie ma postawionych zarzutów. W żadnej sprawie nie jest ani oskarżony, ani podejrzany. Dlaczego poświęca się tyle czasu mi, atakując mnie medialnie, a nie poświęca się i nie wymaga dymisji od Tomasza Grodzkiego, w którego sprawie przesłuchano już 180 osób. To osoby, które zeznały, że Tomasz Grodzki jako lekarz przyjmował od nich pieniądze. Prokuratura chce postawić marszałkowi Senatu zarzuty korupcyjne, ale nie może tego zrobić, bo chroni go immunitet. Ja chciałem pomagać chorym ludziom w organizowaniu wyjazdów na terapie zagraniczne. A tutaj z tego, co mówią świadkowie, z imienia i nazwiska, mieliśmy do czynienia z uzależnianiem leczenia śmiertelnie chorych, umierających ludzi od przyjmowania łapówek. Sam Grodzki nie chce zrezygnować z immunitetu, a wniosku prokuratury o jego uchylenie nie poddał pod głosowanie już od ponad 260 dni. Proszę o podanie wyników głosowania. Dominik Cierpioł, Wiadomości.